W dniu dzisiejszym krętymi ścieżkami zawędrowaliśmy do Katowic, do dzielnicy Szopienice. Chciałbym Państwu pokazać to, co pozostało po hucie metali nieżelaznych. Huta istniała od 1834 roku. Była jednym z największych w Polsce producentów wyrobów walcowanych z miedzi i mosiądzu, taśm, blach, krążków oraz rurek ciśnieniowych. W 2008 roku została postawiona w stan likwidacji. Zabudowania huty cynku Uteman, bo tak się nazywała, zostały zaprojektowane przez Georga i Emila Zilmanów. Od 1972 roku funkcjonowała jako huta metali nieżelaznych Szopienice. W 2000 roku huta, działając dotąd jako przedsiębiorstwo państwowe, została sprywatyzowana, a nowo powstała spółka akcyjna stała się częścią grupy kapitałowej Impex Metal S.A., zaś w 2005 roku weszła w struktury grupy kapitałowej Grupa Kapitałowa Boryszew. 26 września 2008 roku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w Warszawie uchwałą zdecydowało o tym, że Huta Metali Nieżelaznych Szopienice, spółka akcyjna, zostanie rozwiązana i rozpocznie się proces jej likwidacji. 11 listopada 2011 roku częściowo spłonął zabytkowy budynek dawnej dyrekcji huty Uteman, cechownia przy ulicy Księdza Woźniaka. Na terenie huty znajdują się obiekty nieruchome objęte ochroną konserwatorską zabytków. Zespół zabudowy dawnej huty cynku z lat 1908-1912. Hala numer 1 pieców destylacyjnych wraz z kominami, budynek muflarni, magazynu blendy, cechowni, wieża ciśnień, portiernia numer 1, wysoka kolejka wąskotorowa na estakadzie. Zespół wzniesiono w stylu modernizmu. Budynek dawnej walcowni z wyposażeniem wzniesiony w 1904 roku. Budynek dawnej kotłowni wzniesiony w 1904 roku. Dawny warsztat mechaniczny wzniesiony w latach 30. XX wieku. Dawny warsztat mechaniczny z lat 20. XX wieku. Budynek obecnie używany jako izba tradycji hutniczych wzniesiony w drugiej połowie XIX wieku. Zespół budynków dawnej lokomotywowni z końca XIX wieku. Dawny budynek socjalny z końca XIX wieku. Dawny budynek stolarni wzniesiony na początku XX wieku. Dawny budynek wagonowni wzniesiony w latach 80. XIX wieku. Chodząc po terenach byłej huty Uteman, możemy jeszcze zobaczyć budynek dawnej dyrekcji, cechownię, wzniesioną w konstrukcji żelbetowej, wieżę ciśnień, również żelbetową, mającą wysokość 35 metrów, oraz komin.
Krętymi ścieżkami dotarliśmy już do końca tego odcinka. A ja dziękuję za uwagę i zapraszam do komentowania, lajkowania i subskrybowania mojego kanału. Jak również zapraszam na kolejny film.